Kogo nie lubi? Kogo? Dawida? Ale dlaczego nie lubi Dawida, skoro chciał go gdzieś tam zaprowadzić, tego Dawida? No. Ale Mareczek wie, że Dawid w ogóle się nie interesuje takimi sprawami. To czy on jest głupi? Ale on Dawidowi, jak był kiedyś pijany, rozumiesz, zaproponował, że możesz zarobić dużo pieniędzy, rozumiesz? Jak tylko będziesz chciał, że ja cię zaprowadzę do klubu, rozumiesz? I będziesz mógł zarobić dużo pieniędzy, rozumiesz? Tak, mhm. Tak, tak. Tak, on już mu chciał taką pracę załatwić za 600 zł, że nawet nie ma odprowadzenia do podatków, 600 zł i 8 godzin dziennie, no to niech się wypcha. No. Ja rozumiem, no bo jak on jest pierwszej grupy, słuchaj, ty do niego nie miej pretensji. On ma normalnie pierwszą grupę inwalidzką. Tylko, że on musi, no niepełnosprawności intelektualnej, z tym, że on musi to uaktualniać, żeby to było na bieżąco, żeby mieć przejazdy za darmo. Tak. Ale on jest bardzo inteligentny, ja go bardzo lubię, że on jest bardzo inteligentny i sobie daje rady. No, tylko że wiesz. Ja tam nie mam nic do niego, bo dla mnie on jest grzeczny, nie? No. On powinien więcej rozmawiać, żeby mogli rozmawiać, żeby mogli wiedzieć, jak mu pomóc, cokolwiek zrobić, w którą stronę, nie? No. No oczywiście.